z Ewangelii według świętego Jana. Na sześć dni przed Paschą Jezus przybył do Betanii, gdzie mieszkał Łazarz, którego Jezus wskrzesił z martwych. Urządzono dla Niego ucztę. Marta usługiwała, a Łazarz był jednym z zasiadających z Nim przy stole. Maria zaś wzięła fund szlachetnego drogocennego olejku nardowego i namaściła Jezusowi stopy, a włosami swemi je otarła. A dom napełnił się wonią olejku. Na to rzekł Judasz Iskariota, jeden z jego uczniów, ten, który miał go wydać. Czemu to nie sprzedano tego olejku za 300 denarów i nie rozdano ich ubogim? Powiedział zaś to nie dlatego, że dbał o biednych, ale ponieważ był złodziejem i mając trzos, wykradał to, co składano. Na to rzekł Jezus: Zostaw ją. Przechowała to, aby mnie namaścić na dzień mojego pogrzebu. Bo ubogich zawsze macie u siebie, mnie zaś nie zawsze macie. Wielki tłum Żydów dowiedział się, że tam jest, a przybyli nie tylko ze względu na Jezusa, ale także by ujrzeć łazarza, którego wskrzesił z martwych. Arcykapłani zatem postanowili zabić również łazarza, gdyż wielu z jego powodów odłączyło się od Żydów i uwierzyło w Jezusa. W tej dzisiejszej Ewangelii. Widzimy Marię i Martę, którzy i Łazarza, którzy wyprawili ucztę dla Jezusa. I co ciekawe, w tej scenie na sześć dni przed, Pas przed paschą, kiedy Jezus jest u swoich przyjaciół, już nie ma problemu z tym, że jedna słucha słów Pana Jezusa, a druga usługuje. Już w pewien sposób zrozumieli to, yy, że każdy ma swoje zadanie, każdy ma wypełnić to swoje zadanie najlepiej, jak potrafi, i w ten sposób. Będzie realizował wolę Pana Boga. Druga bardzo ważna rzecz to jest postawa Judasza, który jest burlersowany tym, że został zmarnowany ten olejek narodowy bardzo cenny, który był warty 300 denarów, czyli bardzo wielką liczbę pieniędzy. Ale jest zdenerwowany nie dlatego, że te pieniądze mogłyby posłużyć biednym, ale dlatego, że z tych pieniędzy, które by trafiły do trzosu, miałby niezły odsyp, miałby niezły procent. U Judasz, jak mówi o nim ewangelista, Jan był złodziejem i co chwilę podkradał coś z tego trzosu, chcąc mieć pieniądze dla siebie, chcąc, chcąc, mieć, chcąc mieć pieniądze na własność. I wydawać by się mogło, że z jednej strony należało mu się, ponieważ pracował, ponieważ zajmował się tym, co Jezus powiedział, więc należałoby mu się jakaś zapłata, należałoby mu się jakiś odsyp procent z tego, co ludzie składali Jezusowi w zamian za łaski, których doświadczali. Jednak to, że ten Judasz brał je sobie sam, sprawiało, że był po prostu złodziejem, był nieuczciwym. Jezus doskonale o tym wiedział. Jednak trzymał tego Judasza przy sobie, dał mu tą możliwość nawrócenia się. Myślę, że czasem w naszym życiu też jest tak, że my z jednej strony tak sobie tłumaczymy jakieś nieuczciwości, że to nam się po prostu należy. Zrobiliśmy swoją pracę. Wypełniliśmy swoje zadania, więc możemy sobie coś tam przywłaszczyć z tego, co zostało, tego, co zbywało. Może ten nudarz też się do końca brał najpierw, tylko dopiero jak zbywało, jak zostawały jakieś pieniądze, zostawały jakieś kosztowności, dopiero wtedy ja sobie po prostu przywłaszczał. Warto w tych drobnych rzeczach, małych rzeczach kierować się uczciwością przed Panem Bogiem. Bo tylko taka postawa daje nam poczucie, doświadczenie tego, że idziemy w dobrym kierunku, nie pogubimy się. Kiedy dopuścimy do swojego serca grzech, chociażby nawet najmniejszy, najdrobniejszy, najdelikatniejszy, i nie zwrócimy na niego uwagi, nie będziemy próbowali go wypiel no, wypie wypielić ze swojego życia, nie będziemy próbowali go wy wyrzucić ze swojego życia, prędzej czy później, to nas doprowadzi do wielkiego nieszczęścia, do wielkiego odejścia, nawet do zdrady pana Jezusa. Więc może zauważ dzisiaj, co jest takim twoim drobnym grzeszkiem, który tak sobie nazywa, nazywasz co jest taką Twoją drobną niewiernością, która, w której pozwalasz sobie na to, aby zły duch miał do Ciebie dostęp. I spróbuj to dzisiaj odrzucić. Spróbuj całym sobą pójść za Jezusem, tak jak On tego od nas pragnie. Nie dawaj miejsca na to, żeby w jakikolwiek sposób zły Duch miał do Ciebie dostęp.